Delikatnie zadrapałem się w nadgarstek i taka żyła czarna mi to zaczęła iść do góry w stronę serca. Nie wyglądało to niepokojąco. W tym stężeniu, no to nic dziwnego. Ja ostatnio wpadłem na taki genialny pomysł, przyznaj, że pomysł był genialny. Miałem w mieszkaniu muszki owocówki, które w jakiś sposób ukochały kwiatki stojące w wazonie. Po prostu kupiłem kwiatki i te kwiatki stały w wazonie. No i te muszki owocówki z jakichś powodów wsiadały sobie na tych kwiatkach. Szczególnie było dużo przy tych kwiatuszkach. I ja wpadłem na genialny pomysł, że tak jej trochę odstraszę, wziąłem aerozol na komary. No się czuję normalnie, spryskuję. I tak prysnąłem na te kwiatki, żeby te muszki owocówki tam nie siadały. Po 4 godzinach kwiatki wyglądają wymoczone w kwasie solnym. I tak zrozumiałem, że człowiek należy do stworzeń, które są bardzo wytrzymałe. Potrafią dużo przeżyć, bo kwiatki nie są w stanie przeżyć, chociażby w środku na komary. To tak przy okazji. Wracam do... A muszki przeżyły, jak kwiaty padły? Nie, bo te kwiaty wyrzuciłem natychmiast, nie wiem, do... Może... Też słyszałam o szkodliwości tych do opalania z filtrem. Radziła mi taka terapeutka znajoma, żeby unikać tego, bo to też szkodzi zdrowiu używania tego. Chciałem powiedzieć, że dużo więcej rzeczy szkodzi używaniu. Zaraz do tych rzeczy dojdziemy. Pokrótce postaram się powiedzieć wpierw, żebyście widzieli rys historyczny. Zacznijmy od rysu historycznego. Człowiek chodzi po tej planecie 200 tysięcy lat. Ja się cofnę o te 200 tysięcy lat. Przez 200 tysięcy lat żył w jaskiniach. Przez te 200 tysięcy lat jadł to, co znalazł i to upolował. Co mógł znaleźć i co mógł upolować? Przede wszystkim to, co znalazł, to byśmy zaliczyli do warzyw. My byśmy powiedzieli, że to były warzywa, to były liście, jadalne liście, przede wszystkim to, co mógł zjeść. Co upolował, czasami mu się udało jakiegoś zająca, jakieś inne zwierzę. Sarny raczej mu się nie udało. Ssaka, mówię. Ssaka. Jakąś padlinę znaleźć. Jakąś padlinę, jakieś inne zwierzę upolowało, całą grupą się rzucili kamieniami, odpędzili inne zwierzę, resztki padliny zjedli. Ale to było odświętnie. Normalnie jedli liście, zieleninę, warzywka. W niektórych okresach udawało im się zdobyć trochę owoców. Były takie czasy, że były owoce. Nie wiem, czy wy wiecie, jak wyglądają owoce. Dziko rosnące. To są takie malutkie, może widzieliście w życiu, ulęgałki. Tak wygląda jabłko. Jak się jadło owoce, rozgryza się, wysysa się trochę soku, resztę się wypluwa. Większość owoców w ten sposób się je. Te owoce, które żyją dziko, w większości to jest tylko sok, który można trochę sobie wyssać. Z owoców istniały jeszcze coś takiego jak jagody i jeżyny. To były te owoce jadalne. Natomiast chcę wam powiedzieć, że to, co my znamy, to zostało wyhodowane przez człowieka. I to, co zostało wyhodowane przez człowieka, to w przyrodzie nie występuje. I taki na przykład zwierz, nazwijmy go niedźwiedź, misio. Misio jest bardzo niebezpiecznym zwierzęciem, gdyż potrafi być agresywny i zjeść inne zwierzęta. Natomiast jesienią misio zajmuje się gromadzeniem tłuszczu, gromadzeniem energii na zimę i misio jesienią je przede wszystkim różnego rodzaju owoce, to które znajdzie i miód, żeby zgromadzić jedzenie na zimę. I to jest to, że również człowiek miał dostęp do owoców wtedy, kiedy się one pojawiły. Czyli takie, powiedzmy, te śliwki,
które były dużo mniejsze niż węgierki, jak się pojawiały, to one się pojawiały przez kilka dni, były dostępne. Jak się pojawiły czereśnie, one były dużo mniejsze niż te, które my znamy, to one były przez kilka dni dostępne rzeczywiście. Nasi przodkowie co jakiś czas udawało im się jakieś owoce znaleźć. Natomiast one nie były tak, nie było czegoś takiego, i chociażby pokażę wam, o taki owoc nie istniał. Taki owoc nie istnieje w przyrodzie. W przyrodzie, jeżeli istnieje jakiś owoc cytrusowy, to jest wielkości limonki. To zostało wyprodukowane przez człowieka, to inne nie istniało. To znaczy, że przez 200 tysięcy lat człowiek jadł to, co było dostępne. Oczywiście poświęcał bardzo dużo czasu na szukanie tej żywności i jedzenie tego. I organizm człowieka przyzwyczaił się, przeżyli ci, którzy byli w stanie to zjeść i strawić, których organizm się do tego przyzwyczaił. Jedzenie, które my znamy, które jest dostępne w sklepach, to ono jest dostępne mniej więcej od jakichś 70-50 lat. Wcześniej nie było dostępne. Wcześniej czegoś takiego w sklepach nie było z tego powodu, że to jedzenie nie było konserwowane. Jeżeli się, jeszcze jak byłem dzieckiem, jak się pojawiały owoce cytrusowe, to one się pojawiały raz w roku na święta. Jeżeli się... Ale to z powodu żelaznej kurtyny bardziej niż żelazną... Nie, nie z powodu żelaznej kurtyny, tylko z powodu tego, że ten transport wszelkiego rodzaju owoców był po prostu zbyt drogi. I teraz, to pomijając nawet żelazną kurtynę, przyczyną było to, że te owoce, nie było sposobu na przechowywanie tych owoców, ponieważ te owoce się psuły. Teraz się nie psują. Czemu? Chemia. Dobrze! Świetnie! Plus chłodnie. Dobrze! Genialnie! Plus co jeszcze? Plus to, że są lakierowane. One są pokryte czymś takim, że ta bakteria umiera, jak próbuje to nadgryźć. A ja myślałem, że woskowanie to jest, żeby lepiej sprzedać, bo się błyszczy, bo coś. A to też. Ale głównie... Też, nie tylko to, również pompowanie do tej wielkości też jest. I teraz, to co jest ważne, my, ludzie, mamy organizm, który jest przyzwyczajony do tego, co było przez 200 tysięcy lat. Nasz organizm przyzwyczai się do glifosatu, nasz organizm przyzwyczai się do cukru, do syropu glukozofruktozowego, przyzwyczai się już niedługo, już za jedyne 750 tysięcy lat. Tyle czasu potrzeba, żeby organizm, żywy organizm, przestawił swój sposób żywienia. Natomiast nasz sposób żywienia zmienił się 10 tysięcy lat temu, jak nasi przodkowie wpadli na pomysł, że ta trawa mogłaby być jadalna. Mogłaby, ale nie jest jadalna, bo jest trująca. Bo dla człowieka trawa jest trująca. Nasiona trawy są dla człowieka niestrawne. Dla człowieka niestrawne są nasiona żyta, pszenicy, ryżu. Jak ktoś nie wierzy, niech proszę bardzo sobie zje ćwierć kilo żyta, pszenicy, ryżu. Na surowo, suchego, możliwe, że go odratują.
jest szansa, że odratują. A czy dotyczy to też kaszy gryczanej? No. Wszystkiego dotyczy, wszystkiego, co nie jest poddane obróbce termicznej. No, ale moja znajoma, która się żywiła już 2 lata wtedy na surowo, wyłącznie surowiznami. Moment. Zastosowała mnie kaszą gryczaną surową, zalaną czymś i tak namoczoną, ale nie gotowano. I to było dobre i smaczne i nie miałam objawów niestrawności. A jak się tworzy kaszę? Skąd kasza powstaje? Nie, ale mówię, że strawiłem dobrze tą kaszę. Nawet bo jest przetworzona. Czy ta kasza gryczana teraz, czy jest pan gotów się założyć i o jaką kwotę, że ta kasza nie została, nie była prażoną kaszą gryczaną? To może była prażona kasza gryczana? Nie, biała raczej to była. Bo prażona to już jest, ona by nie używała prażonej, bo ona by stricte przestrzegała, żeby to było surowe wszystko. Proponuję, zanim się pan założy, niech pan sprawdzi, czy ta kasza nie była poddana obróbce termicznej. Tłumaczę jeszcze raz, wszystko co my jesteśmy w stanie strawić, czyli bułeczka ma być upieczona. Co my jesteśmy w stanie strawić? Kluseczki mają być ugotowane. Ciasto ma być upieczone. Jeżeli ciasto jest za kalcem, jeżeli zje pan za kalec ciasta, ma pan problem żołądkowo-jelitowy. Zgadza się czy nie? Proponuję sprawdzić. W prosty sposób chcę wytłumaczyć, że nasiona traw dla nas, dla człowieka są niejadalne, jeżeli nie są poddane obróbce termicznej. Jak ktoś chce się dowiedzieć, ta przemiana, która następuje podczas obróbki termicznej, została opisana ponad 200 lat temu, czemu to się robi jadalne. Inny sposób, w jaki te nasiona są jadalne, stają się jadalne, to się stają jadalne, pod wpływem fermentacji alkoholowej i stąd właśnie człowiek kilka tysięcy lat temu wymyślił, że te niejadalne nasiona poddane fermentacji da się wyprodukować płyn, który jest nieszkodliwy dla żołądka. To nie jest powiedziane, że jest nieszkodliwy dla wątroby. I ten płyn to się nazywa piwo. Czyli nasiona poddane fermentacji, można skorzystać z energii, które one dają. I moja propozycja jest taka, żeby przyjrzeć się, jak to zwierzę wcześniejsze, które było, stało się człowiekiem, padło, ponieważ było myślącym, padło na genialny sposób, jak sobie dostarczyć żywności, która kiedyś dla niego była niejadalna. Ponieważ miał już ogień, potrafił zrobić jakieś naczynie, mógł z czegoś niejadalnego zrobić coś jadalnego, zetrzeć te nasiona traw, połączyć z wodą, upiec i powstał chleb. Chleb nasz powszedni, który nasz organizm jest w stanie strawić. I w ten sposób, jak człowiek wcześniej w jego pożywieniu było mniej więcej 10% węglowodanów, tych, które były nadawały się do strawienia, już było wiele węglowodanów, które się nie nadawały do strawienia, takich jak chociażby celuloza, którą też pożeram, czy te... To jeszcze? No. No te węglowodany, które nie przyswaja się. Błonnik. O, celuloza i błonnik nie jest przez układ pokarmowy trawiony. Natomiast w dolnej części układu pokarmowego, w jelicie grubym, tym błonnikiem są karmione bakterie,
które produkują witaminy potrzebne człowiekowi do życia. I teraz wcześniej ten człowiek zjadał około 10%, 20% w tym pożywieniu było węglowodanów, jak jadł te liście. I nagle w jego pożywieniu znalazło się 90% węglowodanów z chlebka. I nasz organizm jest w stanie przywyknąć do pizzy, przywyknąć do spaghetti, przywyknąć do trawienia pączuszków już za 740 tysięcy lat. To, co my jemy, dla nas ludzi nie jest odpowiednie. To jest podobnie jak z krowami, które jak były karmione mączką rybną, one to niby trawiły, ale się okazało, że jednak dla krów nie jest to zdrowe. Były robione takie próby z krówkami, trzeba poczekać, aż te krówki zostaną zmienione genetycznie i będą to jadły. 20% ludności na świecie nie potrafi, nie ma genu, który umożliwia trawienie chociażby cukru zawartego w mleku, ten cukier się nazywa... Laktoza. Dobrze! Świetnie! I teraz... A w niektórych krajach więcej. W Chinach na przykład. Brawo! Krów nie ma. Brawo! Bo krowa była za duża, żeby ją hodować. Brawo! Może i dlatego też, no bo obok w Indiach ta krowa jest święta. Ale jest inny klimat. I teraz... Okazuje się, że nasza cywilizacja udostępniła nam coś, co wcześniej było niedostępne, czyli dużo taniej, pysznej żywności. Gdyż wcześniej ten człowiek, jak szedł sobie przez puszczę, przez sawannę, przez las, to wybierał te owoce, te warzywa, te fragmenty jadane, te korzonki, które dawały mu poczucie, że to jest wartościowe. I dlatego współczesny człowiek nadal się nie zmienił i to, co jest tłuste, co jest ciepłe, co jest słodkie, to jest to, o czym człowiek marzy. I to się nazywa McDonald's. No i jak cukier skacze po McDonald's. Ale o tym właśnie mówię. Moi kochani.